Siemanko dziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery z Sebixa Mordeczki A dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Wisłą Kraków, a potem mamy spotkanie z Wisłą Płock Oczywiście wygramy oba spotkania, bo inaczej być nie może I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo inaczej z Sebą będziecie mieli do czynienia, jak wiecie Seba nie wybacza błędów No i teraz zaczynamy spotkanie z Wisłą Kraków, damy z siebie wszystko No i oczywiście mamy jeden cel Zwycięstwo Zaczynajmy To spotkanie Garguła, ładne podanie Santana, odegranie do Seby, ten szybko odgrywa, ależ tutaj Koronkowa gra jakby się urodził na Kopakabanie, Seba jest nie do powstrzymania, ależ to jest dzik, to jest nie do powstrzymania, piłkarz, ależ to jest moc, Seba po prostu to jest jakaś maszyna, ale no, podawać już nie umie, ależ nowość w tej Fifie. Dobrze do przodu, Garku, a jeszcze odegranie do Seby. Ten ma spore miejsca jak wiemy, ma siłę dzika, albo niedźwiedzia, albo tura, nieważne, on jest silny, jak nie wiadomo co. Seba może zagrać teraz polekarne, tak się dzieje. I jeden do zera, buchalik pokonany. Jak widać, bez grabary Wisła Kraków nie istnieje, a Piątkowski na jeden do zera. Po kapitalnym podaniu naszego Sebiksa mordeczki, no bo tylko on tak potrafi podawać. Może i za pierwszym razem nie podał dobrze, no ale to była zmyłka, wiecie, żeby rywale myśleli, że on nie umie podawać. A on tak naprawdę jest tym mistrzem. No i Wisła Kraków wznawia gra od autu. Boguski, Kort, jeszcze tutaj centra na pole karne. Bartczak to wybija. Kord, szybkie odegranie. Halilowicz uderzenie Andreaszka. Ale Kani Bołockiego takim czymś się nie zaskoczy. Basza jeszcze odegrał Halilowicz Kort, Niekryty Boguski, Andreaszek Boguski, uderza! Ale obok bramki, no gdyby to trafił w okienko, Kanibłocki na pewno miałby problemy. Ale przy niecelnym strzale nie da się pokonać ukraińskiego bramkarza. Świetnie tutaj nabieg Santana, jeszcze podanie, zobaczmy Piątkowski. Garguła do Kwame, ucieka tam Seba, otrzymał podanie w tempo, jest już w polu karnym! I tutaj jest faul, panie sędzio! Kupce okulary, każde wejście w Sebę to jest faul! Tutaj widzimy Wisła nie chce się poddać, atakuje Boguski. Świetne podanie. Jesus Imas. Blokowany jeszcze Boguski ma szansę na poprawkę. Boguski urwał się. Seba przejął piłkę i zaczyna swój popis. Kapitalne podanie. Garguła. Jeszcze Santana. Seba. Ależ on ma kontrolę piłki, Piątkowski do seba, Seby, ależ on tutaj pędzi, no jak wiatr po prostu, nikt nie umie za nim nadążyć. Piątkowski, niepotrzebnie do Markitosa, jeszcze uderzenie, no ale bardzo niecelny strzał. Tak to się kończy, jak się nie podaje do Seby w decydującym momencie. Tylko on takie coś potrafiłby sfinalizować, a nie jakiś tam Garguła, były reprezentant Polski. No i mamy jeszcze corner, może teraz nam się coś uda zdziałać. No gdzie tam seba wysłany dobra do on to jest ofensywny piłkarz a nie jakiś defenso co to ma być augustyniak uderza prosto w buchalika Wisła atakuje 64 minuta. Hallilo widzi do Jesusa Imaza. Imaz w polu karnym powstrzymany przez Barczaka, ależ wygrał ten pojedynek fizyczny. Na no Seba przegrał pojedynek główkowy, ależ zaskoczenie. Andreaszek, wycofanie piłki. Jesus Imaz z pola karnego, ale Kani Bołocki jest specjalistą na swojej pozycji. Kani Bołocki wznawia grę. No nabił głowę Kwamea, chciał podać do Seba, no jak widać głowa Kwame tutaj nie była pożądana Seba, ależ on tutaj drybluje. Kwame ucieka, nie otrzymuje podania, ale to było specjalnie, żeby piłkę doszło do Markitosa. Seba jeszcze na pole karne, jak to się skończy. Garguła aj blok niestety. I jeszcze może być Santana, Seba. Czy uderzy tak jest? Blokuje go Halilowicz. Kto teraz przejmie tą piłkę? No na szczęście Santana Garguła do Seby. Seba nieopodal pola karnego ruletka niestety kończy się na ostatnim obrońcy. Koniec spotkania, zwycięstwo. No jak widać Buchalik nie uchronił Wisły Kraków przed porażką. Gdyby to była kariera Kamila Grabary, może skończyłoby się to inaczej. Tego już nie wiemy, ale cieszymy się, że ekipa Seby wygrywa, no bo wiadomo, że Seba jest liderem tego zespołu. Asysta przy bramce ocena meczowa. No widać, że to jest anty-Sebiks. No nie wiem jak to nazwać nadal. Nie lubią Seby po prostu, no. Sebiksów nie lubią jak tak można, no. Są anty. No po prostu są anty, no. To powinien być zawodnik meczu za taką asystę. No i znowu uwagi od trenera. Niech on se coś idzie, wziąć jakąś Melisa, a nie uwagi mi tu wypisuje. Dobra, oceny. No i Piątkowski pewnie piłkarzem. No tak, bo się docenia tylko tych, co strzelają tak. Podających się już nie docenia. I jak tu żyć, jak tak pochopnie oceniają. No i dobra, przechodzimy dalej. No, i jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Miedźwica, liderem ale to nas nie satysfakcjonuje. My chcemy wyprzedzić Legię Warszawa, bo po prostu jesteśmy lepsi. No, widzicie, jak Seba fantastycznie gra, nawet nie potrzebuje magicznego napoju Janusza. Chociaż, jak będzie go potrzebował, to odwiedzi pewnie rezydencję wielkiego Janusza I. dziurawe ręce, no i nawet pewnie nie zapyta, czy może brać, tylko wejdzie sobie magicznie do piwnicy No w tych magicznych rękawiczkach. No, wiecie, jak to Seba. On się nie patyczkuje, no ale na razie magicznego napoju nam nie potrzeba, bo wręcz latamy bez niego z nim. To pewnie już byśmy byli w kosmosie, takie byśmy mieli przyspieszenie i byśmy mijali następne warstwy atmosfery. I teraz gramy z wisłą płock, pokonaliśmy kraków, to i płock padnie pod naszym naporem. Czas na wielką mieć, która zmiecie kolejnego rywala. Z Sebą oczywiście na czele, zaczynajmy to widowisko! Wisłopoc chce dobrze rozpocząć to spotkanie. Spokojnie rozgrywałem piłkę na samym początku. Warela wycofuje do Szymańskiego ten do sztillicia. Ricardino sztilić. Mało miejsca, ale udało mu się podać. Jeszcze Ricardini obrazy i czego odegrał Blok? My z dystansu poprzeczka, ależ to był niebezpieczny strzał, ale na szczęście udało nam się opanować sytuację. Jeszcze Seba otrzymał tutaj podanie. Seba, próbuje minąć obrońca, ale niestety na Wareli się zatrzymał. A to jednak był pomocnik. Podanie po ziemi Garkuła, dojrzał tutaj Santane, ten rozrzuca grę do Seby, ten ma naprawdę sporo miejsca. Zejście do prawej nogi, Seba szuka miejsca do dośrodkowania, ale to dośrodkowanie jest beznadziejne. No teraz by przydał się jakiś magiczny napój. Dobre rozgrywanie piłki Furman, czyli wiadomo, że trener Koron... Wisły Płock, no. ten co jest na ławce to tylko taki wiecie. Żeby poudawać, no wiadomo, że furman wszystkim zarządza. No, bo kto by inny furman do i Jeszcze nie kryty merebaszwili Ricardinio, ale Kani Bołocki tak jest strzały, po prostu łapie na śniadanie. Garguła, mocne podanie. Jeszcze Piątkowski, dojrzany tutaj Seba. Będzie próbował dryblować i bardzo dobrze mu to wychodzi. Seba rozpędza się z piłką, podaje do Piątkowskiego, ale ten jest za wolny, no niech on trochę so się nauczy biegać. Piątkowski uderza prosto w denę. No i ten bez problemów sobie radzi. Santana, świetna kontrola piłki, zagrał do Seby, ten bez problemów opanował piłkę, cofa się niepotrzebnie, kwame, jeszcze tutaj garguła, kwame, Seba, kwame, no niech ktoś wreszcie pokaże się ofensywny. Seba otrzymał podanie, no ale nie ma nikogo do podania, ale piłka na szczęście trafiła do piątkowskiego podania Laczawi. Seba jeszcze w pole karny kamara, niestety znów dene, ależ się broni ten Niemiec. Ale musi wreszcie skapitulować. Kwame, wycofanie piłki, Santa Cruz, mocne podanie do Seby, ten bez problemów opanował piłkę. Jeszcze tutaj podanie, Santana, ucieka Seba, ale nie otrzymał w tempo podanie Kwame, Santana, wreszcie Seba ma piłkę i ma naprawdę sporo miejsca, by zrobić magię, by pokazać co potrafi. Seba zbiega do środka, indywidualna akcja, Bartolici jeszcze wycofanie, zobaczmy, Garguła, dojrzał Sebe. Seba czy wreszcie poda, zobaczmy, indywidualny rajd Polaka, no i zatrzymał się w polu karnym. Podaje, jeden do zera Santana, Denes kapitulował. Masz za 39 dene, nigdy nie wygrasz z polską drużyną, nawet grając w polskiej drużynie. Santana to wykorzystał, po prostu to jest potęga. Kapitalne podanie Seby, ale chyba mu nie zapisało asysty. Co to ma być? Co to jest za złodziejstwo? Żeby złodzieja okradać? A to podobno nie kradziesz, więc chyba może być. No i jesteśmy już po spotkaniu, zwycięstwo 1 do 0, no i bez asysty. No, kradli nas, no. Co to ma być no, Najczęściej to seba przywłaszcza, a nie żeby jemu przywłaszczali no, jego rzeczy no. Co to ma być no, To życie naprawdę jest niesprawiedliwe. No nie ma asysty. No jak to nie ma asysty? No nikt tego nie dotknął. No. Ja nie mogę, no i tak to jest, no i tak to jest już. Takie życie niesprawiedliwe. Zobacz ta jaka piękna asysta no. I tego mu nie zaliczono. Jak tu żyć w takim kraju? Ale dobrze, że Denes kapitulował. Niemiec z nami nie wygra. No, i tutaj widzimy mnóstwo uwag, ale niech co one nas obchodzą. Tak szczerze, jak my byśmy słuchali trenera, to już byśmy pewnie w Realu Madryt byli, ale po co to robić? Santa na piłkarzem meczu nie niezasłużenie, to seba na to zasłużył. I znów go nie doceniam. Znowu jest, wszystko anty. I Kani Bołocki, dwie interwencje, Dene, dwie, ale dobrze, że Niemiec nie wygrał, jak zawsze. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, i wreszcie jesteśmy tam, gdzie nasze miejsce, na tronie. Na pierwszym miejscu w ekstraklasie, o to właśnie chodzi. Wszyscy mogą oglądać nasze plecy, bo jesteśmy po prostu wielcy. Dwa mecze, sześć punktów. I zobaczmy kalendarz w następnym materiale: z kim my to gramy, z Koroną Kielce i Arką Gdynia. Oczywiście cel jeden, sześć punktów w dwóch spotkaniach. No bo my jesteśmy tutaj najlepsi i musimy cały czas zwyciężać. Widzieliście jak Seba pięknie grał. Miałby dwie asysty, ale złodzieje jedną nam zabrali. Gdyby nie oni, to byśmy mieli je. No ale jak tak można? Podanie do zawodnika, oni sobie uznali, a nie ma asysty i wyrzucają. Tak to jest, szwindle. Niszczenie najlepszych zawodników po prostu. Boją się, że Seba przerośnie tą ekstra klasę w pół roku i opuści ten klub. Właśnie tego się boją. Bo ekstra klasa bez Sebastiana już nigdy nie będzie taka sama. No a w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!